Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Salon News, nasza cofturkowa seria, w której informuję was o zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w Red Dead Online. Więc łapka w górę mi nie widziana, a my teraz zaczynamy. Zaczniemy sobie oczywiście od tego, że jest dalej potrójna premia na tryb właśnie halloweenowy, ale troszeczkę inna, bo wcześniej był potrójny heist i potrójny exp. Ale teraz zamiast hajsu dostaliśmy złoto, więc o wiele lepiej. Jest potrójna premia na złoto i potrójny exp. Super. No i oczywiście są jeszcze maski i one 2 listopada znikną, więc kupujcie je teraz, no bo później taka okazja najprawdopodobniej pojawi się dopiero za rok, więc ta maska, ta i ta. Więc kupujcie póki są. Jak już jesteśmy koło Madame Nazar, to wykorzystajmy tę sytuację, ponieważ, proszę państwa, mamy zniżkę na kolekcjonera, na bimbrownika, na łowcy nagród, handlarza i tak dalej. Na wszystko to jest 5 właśnie sztuk złota, a w przypadku bimbrownika 10 sztuk złota. Jest to po prostu rola tańsza, więc polecam sobie kupić, jeżeli jakiejś roli nie macie. Ale także, jeżeli chodzi o rolę, mamy premię, ale o niej zaraz wam opowiem. Ale zanim, to powiem wam, że jest jeszcze zniżka ogólnie na wszystkie przedmioty roli. Czyli po prostu, jeżeli masz konia roli, to on jest tańszy. Jeżeli masz, nie wiem, wzmocnione lasso i ono jest potrzebne do roli właśnie łowcy nagród, to ono też jest tańsze. I tak dalej, więc zobaczcie na przykład tu Madame Nazar, mamy mnóstwo zniżek na przykład na wychrywacz metalu, lornetkę, łopatę, kurde nawet, wiecie, jakieś rękawice, stroje nawet, to wszystko od roli jest tańsze o 40%, więc super sprawa. Polecam sobie kupić. Do tego także w przypadku bimbrowni, to proszę państwa, sama bimbrownia, jeżeli ją kupisz w jakiejś lokalizacji, no to teraz masz opcję na to, żeby tą lokalizację sobie zmienić za friko. Więc na przykład tutaj sobie wchodzisz i masz, proszę bardzo, przeniesienie za darmo, a nie płacisz 250 dolarów, więc spoko. A więc okej, lecimy z premiami. Chociaż jeszcze zniżki później będą jakby co. Więc Madame Nazar, mamy taką rolę jak kolekcjoner. Jeżeli sprzedamy jej przedmioty, dostajemy za to hajs. Teraz za sprzedaż dostajemy 25% więcej. A do tego także jest podwójna premia, jeżeli chodzi o PD roli. Tylko i wyłącznie PD roli, a nie te zwykłe. Więc jeżeli masz kolekcję, sprzedaj, dostaniesz dużo hajsu. Do tego także, jeżeli lubisz łapać przestępców, to także za nich dostajesz 2 razy więcej PD roli, a także, proszę państwa, 25% więcej hajsu. No i ostatnia premia dotyczy, proszę państwa, tego, że jest także tutaj 25% więcej hajsu, a także 2 razy więcej expa roli, tylko i wyłącznie za sprzedaż, proszę państwa, towarów z naszej roli handlarza. U Harriet mamy nowego legendarnego zwierzaka. Jest to chyba ostatni legendarny zwierzak, jeżeli chodzi o misję. Chyba ostatni w ogóle, ale nie jestem tutaj pewny, jakby co. A dobra, jest to Pantera Ivacta. Ciekawie, może sobie ją nagramy. U rusznikarza mamy sporo zniżek, więc sobie odpalamy katalog. I tutaj zaczniemy sobie od rewolwerów, bo wszystkie są tańsze. Tak jest. Więc można sobie zakupić jakiś. Ja wam polecam oczywiście w sumie jaki. No, praktycznie wszystkie są dobre. Marynarki jest spoko, lemat też jest spoko. Cattleman raczej nie. Samo napinaniem też raczej nie. Scofield jest spoko. I dalej, pistolety także są tańsze. Mauser półautomatyczny. Spoko. I tyle, jeżeli chodzi o bronię. Ale to nie koniec, jeżeli chodzi ogólnie o rusznikarza, bo także akcesoria, czyli, proszę państwa, bandoliery są tańsze, pasy na broń także, więc spoko. No i oczywiście macie teraz zakładkę wyposażenie specjalistyczne, w której są różne rzeczy od na przykład różnych roli, nie wiem, handlarz, załóżmy. I tu wszystko jest tańsze, ponieważ wszystkie przedmioty roli są tańsze, jak mówiłem. Więc pamiętajcie o tym. Patrzcie, nie wiem, łowcy nagród niech będzie, też wszystko jest tańsze. Dobra, więc sobie teraz to zamykamy i lecimy do sklepu z ubraniami, bo tam też się troszeczkę zadziało, a bardziej w sumie polecimy sobie do
sklepu wielobranżowego z buta wyjeżdżam. Więc katalog. I tutaj mamy też, jak mówiłem, różne rzeczy. Zaczniemy sobie od właśnie ubrań, a dokładniej od poncho. Tak jest. Wszystkie poncza są tańsze. Proszę Państwa, kapelusze nowe trafiły do sklepu. Jest kapelusz Guffins chyba. Tak on się zwie. Wygląda w ten sposób. Spoko. Są różne warianty. Widzę, że jeden z nich posiada, mimo tego, że on dopiero teraz trafił do sklepu. Więc ostro. Możliwe, że był częścią jakiegoś stroju, no bo raczej go nie kupowałem. To samo jeżeli chodzi o kapelusz Garak. Także trafił do sklepu, akurat go nie mam. No więc można sobie zakupić, jak ktoś chce. Nie są jakieś wybitne. Kapelusz Varmit dostał, proszę Państwa, nowe warianty kolorystyczne. To samo jeżeli chodzi o kurtkę myśliwską. Ona też dostała nowe warianty, akurat nie mogę jej założyć niestety. Płaszcz Rix także dostał nowe warianty kolorystyczne. Może ja zdejmę, kurde, ten strój, bo lekko mi przeszkadza w prezentacji. Więc jeszcze raz. Kurtka myśliwska nowe warianty ma. Ciekawa sprawa, że niektóre są za złoto, a niektóre są za hajs. I ogólnie są różne ceny, nie? O, to jest w sumie takie inne, co najmniej. Spoko. Dobra, zobaczmy sobie płaszcz Rix. To jest ten. Okej. Czapsy Gridch także dostały, proszę Państwa, nowe warianty. I to jest chyba ten. Spoko. To samo jeżeli chodzi o półczapsy Becker. Nie mam na sobie butów. No nie! No to jeżeli jesteś w tematyce butów, to te buty dostały, proszę Państwa, nowe warianty kolorystyczne. Spoko, więc może sobie jedne z nich kupimy, chociaż w sumie jedne już mam. Ale... te wyglądają spoko, więc je sobie kupię. Tak jest. Mamy buty, no to wracamy do tych całych półczapsów. Więc półczapsy Becker. No nie! Dobra, to już nie będę kombinował, ale one też dostały nowe warianty, to samo jeżeli chodzi o postarzałe półczapsy. No, i teraz sobie wychodzimy. Z tego ubrania nikogo nie interesują, więc walić to. Zapraszam do stajni, proszę Państwa, bo tutaj mamy mnóstwo zniżek. Więc zaczniemy sobie od pojazdów, no bo tutaj właśnie są pojazdy od właśnie na przykład handlarza albo od łowcy nagród. I one są tańsze, ponieważ jest to przedmiot od roli, powiedzmy. Dobra, ale jeżeli chodzi o konie, to tutaj są niezłe jajca, bo konie wszystkie, ale to kurde wszystkie, są taniej. Więc no kurde, wyjątkowy koń, na przykład arabski, zamiast 42 kosztuje 29 zł, więc spoko. To samo jeżeli chodzi o inne konie, więc spoko. Ale kiedy sobie kupisz konia, to musisz mu dać siodło. I wszystkie siodła są kurde też taniej. Więc spoko sprawa, nie? Więc dobrze, wybieram sobie to siodło i mogę sobie je kupić i zobaczcie, że zniżka jest, no kurde, niezła, nie? Ale kiedy masz już siodło, no to tam masz na przykład juki, strzemiona, różdżki, derki, śpiwory, lampy. I to też jest, proszę Państwa, taniej. Więc no kurde, jak ktoś nie ma konia fajnego, no to w tym tygodniu jest dobry tydzień, żeby tego konia sobie kupić i go ulepszyć na maksa. No i proszę Państwa, na koniec gaz. I tutaj mamy zniżki i nową rzecz, więc zaczniemy sobie od tej nowej rzeczy może. I tą nową rzeczą są, proszę Państwa, wyposażenie, wariant z kości jaguara. Jest to wariant do naszego ulepszonego łuku, więc sobie kupujemy za 14 golda. Strasznie dużo, ale zaraz sobie to zobaczymy, jak to wygląda w grze. Ale najpierw jeszcze taka informacja, że juki są tańsze. Więc możemy sobie kupić, ja akurat jeszcze nie kupiłem tych juków, więc sobie kupię jedną sztukę. Tak jest. I w sumie zobaczymy sobie, jak dobre one są. Zaraz sobie je zamontujemy, skoro odcinek i tak nie pojawi się w środę, bo niestety odcinek jest zbyt długi, sorry. Znaczy we wtorek, pojawi się w środę. Dobra, ale jeżeli chodzi o gaz, to nie wszystko, ponieważ jeszcze w ubraniach mamy właśnie kapelusze. I one chyba też są w tym tygodniu tańsze, ale jestem pewien. Tak, są tańsze. Dobra, więc czapki, juki, no i ten wariant łuku.
A więc, proszę państwa, wariant Jaguara prezentuje się w ten oto sposób. No kurde, potężnie, nie? Więc dobra, bierzemy ten łuk i zobaczymy, jak to będzie wyglądać normalnie w grze. Już tak, kiedy weźmiemy to sobie do rąk. Więc poproszę łuk. Siemanko. Okej. Całkiem, nie? Ło! Przyzwyczaiłem się do tego, że ogólnie strzały w grach opadają, w tej grze nie. Więc no, tutaj troszeczkę jest inaczej. Dobra, więc wariant wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o łuk. Teraz podejdziemy sobie do naszej stajni, ale niestety gra mi na to nie pozwoli, więc dajcie mi chwilę. Juki wielkiej łapy prezentują się w ten sposób, więc sobie je zamontujemy. No i proszę państwa, lipa, bo te juki dają nam tylko i wyłącznie możliwość przenoszenia 5 stroi. To jest żart. Tyle. Ja się z wami żegnam. Siema, na rapę, cześć.